Siema, siema, jestem Radio Dziple, to jest kończenie naszej serii na wschodzie, oczywiście na mapie Eastern. I dzisiaj taki wstępniaczek troszkę fajniejszy, ponieważ już mamy piękną, złotą jesień. Jak to wszystko cudnie wygląda, naprawdę jaram się, że tak fajnie ta mapka sobie na jesień wygląda, więc superancka sprawa. Wracam sobie właśnie od ziomeczka tamtego, co kupujemy krowy zwykle od niego. I mam tutaj na pace już taki zestawik śmieszny, byka i krówkę, nie? Więc taką parkę sobie zakupiłem, tam sam chwilę będę patrzeć środka od jazdy, kiedy autobus odjeżdża, bo chcę już stąd uciekać. No, rzeczywiście żartuję, ale tak, byłem sobie tak powiedzmy, tak żeby jakoś miło rozpocząć odcinek, nie tylko na głospie, nie? Więc super sprawa. Dwa nowe zwierzaczki trafiają do nas na gospo, oczywiście jest to krówka, no i pierwszy byk u mnie na gospodarstwie, którego jeszcze nie miałem w ogóle, więc teraz mam przyjemność tego byka sobie tutaj sprowadzić, żeby on, wiadomo, tam był gdzieś tym bykiem, no nie wiem, no takim trochę rozpłodowym, co nie? Żeby po prostu miał też tam te cielaki w przyszłości i miał też tego jakiś tam, powiedzmy, biznes, co nie? Więc fajna sprawa. Okej, okay, radny Michał się coś zepsuł, ale już działa. Nie no, Easter wygląda cudnie podczas tego, podczas tej wiosny, pewnie, że wiosny, jesieni. A powiedz sobie, jedziemy. I dzisiaj też testy nowego siewnika, który pewnie niedługo też zobaczycie, mam nadzieję. Wiecie, jak to jest, prawda? Że zwykle na przykładzie 3P-ka. Powiedziałem wam, że 3P-ek będzie w piątek, że na ten jest na piątek i tak dalej. 3P-ek wszedł w piątek. Dziś wam pokażę nowy siewnik, również od drivera. I może też będzie w ten odcinek, w ten dzień, kiedy będzie ten odcinek. Mam taką szczerą nadzieję, aczkolwiek nie wiem. Mimo to dziś sobie go przetestujemy, zobaczymy, jak on wygląda. Więc uznam to po prostu za taką pomoc koleżeńską. Kolega przyjechał z daleka, przywiózł mi siewnik do testów. No i dzisiaj będziemy sobie nim siać. Więc fajnie, bo akurat chciałem zrobić sobie siewy dzisiaj 3P-kiem, a nie jak to było w odcinku poprzednim. Nie. Jeszcze wcześniej, bo w poprzednim robiliśmy kultywację i bronowanko. A teraz jedziemy typowo z siewem. Będziemy siać szyżyto. Więc super, napiszcie hashtag Isaria. Ja wam walnę serduszko, zostawcie też łapeczkę w górę, subskrypcję na kanale oraz followka na Twitchu, na Twitchu, żebyście mieli po prostu tam dostęp do informacji. No i też wbijajcie Discorda, bo tam też mamy są informacje na temat kanału, kiedy filmy, kiedy live'y, no wszystko na bieżąco, nie? Więc super sprawa, a my sobie powoli dojeżdżamy. I cóż, Isaria już powinna być w sumie tak naprawdę u nas na garażu, właściwie powinna być, jest u nas na garażu, więc wam zaraz ją pokażę. Zasypiemy sobie ją zbożem i pojedziemy sobie robić siewy. No, w sumie w dwóch polach? Chyba dwóch, tak. Cała reszta, która tam mi zostaje, po prostu będzie w przężyto walnięta i trochę w przężyto oraz jęczmień, a to za chwilę wam pokażę. Dobra, na razie będę starał się po prostu dojechać na ten, na gospod właśnie. O, piesio nam już czeka, cześć Pershing. No, siema, siema. Bramę lecimy otworzyć, ale dobry pies. Na razie chcę sobie zawrócić, bo tak, o, powolutku. Bo chcę sobie cofnąć z tym wózkiem, żeby krówki i byk, żeby krówkę i byka wyładować. Więc sobie cofnę tak troszeczkę, okej. I Saria stoi tutaj w garażu, więc zaraz dokładnie pokażę, jak to wygląda. Widzicie, dopiero wróciłem, przyjechałem z beczką z samego rana, z wodą. Już on tak poza odcinkiem, powiedzmy, nie chciałem tego wam pokazywać, bo ostatnio tam jeździliśmy, więc sobie poza odcinkiem już tam to tak. Okej, powolutku. Dobra, czekajcie, po prostu mam się kark sobie skręcę, gdy tak się obracał, nie? Teraz jakoś, aha, czekajcie tam dalej, ale myślałem, że tu jest ten, dobra, brama, no nieważne, poczekajcie sekundkę. Jakoś sobie powolutku cofniemy i mega się jaram tą historią po prostu, bo nie mam pojęcia, czego się mogę spodziewać, nie? Znaczy, mogę spodziewać się tylko tyle, że na pewno jest kozak, bo to suchy robił, no jak suchy robi coś, to zawsze robi to konkret, a nigdy na odwal. Więc jest jeden z tych modmakerów, którzy robią dobrą rzecz. Dobra, jest ten Holstein oraz byk. Dokładnie. Przenosimy i potwierdzamy. Jak tam nasze sprawy wyglądają tutaj, jeżeli chodzi o krówki? Okej. Okay. Radzą sobie, radzą. No, temur nie mam niestety, więc dzisiaj w tym roku bez temeru. Pasza, aż tyle, na rok, litrów na rok. No to dosyć spoko, mam dużo tutaj. Nie wiem, się akurat podniosły te słupki, więc troszkę mógłbym gdzieś tam sobie te, co by nie było,
więcej, jakby coś im tam dorzucić, nie? Nie, na ten Spider-Man to jest po prostu dramat, nie? Pershing Spider-Man. Pojedziemy sobie teraz tutaj, odstawimy sobie dwukółkę, umyjemy troszkę trzypeka i zaraz ruszamy oczywiście w siewy. Jedziemy tam sobie pod las, tego dużego pola nie będę się robić, bo pojedziemy pod las, potem zjedziemy sobie na mniejsze pole i tyle. Bo tam gdzie jest to duże pole, co ostatnio tam robiliśmy, bronowaliśmy, to tam będzie, o matko, to tam będzie zasiane jęczmień, tak? A na tych mniejszych będzie pszenżyto, nie? Więc spoczko, opcja, żeby sobie tam gdzieś jakoś też fajnie to porozgraniczać, nie? Okej, okay. Ale tak serio. A jesień, tak mi się podoba, to jest chyba jedna z ładniejszych pół roku farmingu. Naprawdę, to po prostu kozacka, nie? Dobra, czekajcie. Podjedziemy sobie, trzeba się trochę umyć tutaj z tym, żeby też wiadomo, nie jechać brudnym na pole. Znaczy, no w sumie, to za różnicę, że będziemy brudni czy czyści, tak naprawdę. I tak się uwalimy, tak się uwalimy. No ale no, do podisary nie będę brudnego ciągnika podczepiał, prawda? No co, co by nie było. O, o, o! Przepraszam bardzo. Okej, okay, okej. Okay. Kozacko, kozacko. Super, umyty, umyty. Odkładamy sobie sprzęcik. O Jezus. Dobra. W ogóle też taka fajna dolinka wyszła, nie? Fajnie to jest. I to też tam są na górce, tam są takie fajne pola. Tylko są mega drogie i to raczej kupimy gdzieś sobie, jak będziemy mieli większe ciągniki. I już wam pokazuję, proszę bardzo. Okej. Okay. Zobaczcie to. Cudowna Isaria, tak? Testy dzisiaj będą robione. Tak się ona prezentuje. Większe info oczywiście u Suchego, więc wbijajcie do Drivera, żeby zobaczyć, jak to wygląda. No mam tego swojego tutaj Amazonka. To jest taka troszkę wersja po tym, po naklejkowa, nie? I więc oczywiście będę chciał sobie kupić nowy siewnik w przyszłości. Ale to jeszcze wiecie, jeszcze czasu. Póki co ta Isaria na razie z nami zostaje. Jest ona wypożyczona, więc tak naprawdę będę płacić jakąś tam opłatę za to wypożyczenie. Więc troszeczkę spoko, troszeczkę niespoko, ale damy jakoś radę, okej. Okay. Podnosimy. Ja w ogóle coś sprawdzę, co nie? Bo ja nie wiem, czy ona ma zapotrzebowanie mocy na to. A, nie tutaj. Okej. Okay. To jest to. To jest to. 3000? Znaczy 3 metry, okej. Okay. I to ma 35 koni. Spoko, fajnie. Czemu to w ogóle prasa była? Czy ja mam jakąś prasę, którą nie z... ten? Ja mam prasę jeszcze. O, ale odwaliłem. Dobra, nieważne. Płocznik mi została. Pojedziemy sobie teraz po nasionka, tylko tu się niestety nie wyrobię, bo tu jest fajnie to wygląda, aczkolwiek nie do końca. Bo teraz muszę to otworzyć, tutaj, znaczy tam zamknąć, to otworzyć. Przekazuję sobie troszkę zatankujemy pewnie, bo tam też brakuje paliwa. No, troszkę brakuje. Zaraz sobie zatankujemy. Okej, okay. Jedziemy sobie tutaj. No teraz już nic nie widzę całkiem, nie? Pięknie. Okej, okay. Jedźmy sobie może jakoś tak. Powolutku, powolutku, powolutku. Jest tam nierąbne. Może zamknę sobie tą klapę. Okej. Okay. Dobra, no i to co? Teraz tankujemy sobie. Najpierw to. Teraz tak, teraz puśćmy sobie. Okej. Okay. Leci 700 litrów. Dosyć. Dosyć sporo, co nie? Jak tak naprawdę jak na siewnik, to jest dosyć sporo, okej. Okay. Pojedziemy sobie, nie będziemy dzisiaj tędy jechać, tylko pojedziemy sobie drugą stroną, pojedziemy po prostu przez sąsiada tam jak zwykle tego dalszego i wiadomo. I co? Pszenżyto oczywiście jest siane. Marchew kończyna, pszenżyto, dokładnie. I lecimy. Marchew, jak mówiłem, będzie siana oczywiście na wiosnę, tak samo jak kukurydza, więc tam sobie musicie po prostu poczekać na to. Na te siewy, co nie, żeby one jakoś tam w miarę fajnie wypadły. Tylko właśnie do kukurydzy, nie, do marchwi będę potrzebować jakby innego pola, nowego w sensie pola. Więc prawdopodobnie zakupię sobie jakieś takie mniejsze pole w przyszłości, niedalekiej. Albo po prostu jakby odkupię część pola tamtego, które mamy tam, wiecie, którego jest naprzeciwko naszej gospy, nie? Bo tam miałbym jakoś po kolei sobie kupować pola, ale myślę, może jakiś kupi kawałek. Co tam powiedzmy, nie wiem, 20 tysięcy. Jakieś tam parę arów, co nie. Coś takiego, może arów nie, bo to trochę bym musiał mniej zapłacić. No ale wiecie, coś tam sobie ogarniemy, żeby móc po prostu mieć jakieś pole, nie? Za tam parę groszy w sumie. A teraz skoro tak należy do mnie, to powiedzmy odejmę sobie 20 koła, żeby spłacić te pola, nie? Myślę, że to będzie spoko, myślę, że będzie spoko. No i dobra, zobaczmy sobie, jak ta Isaria się tutaj sprawuje, bo jak ona wygląda? Na pewno fajnie, bo jest coś innego. To jest dobra alternatywa dla poznaniaka borsuka.
bo Borsuk zrobił zaromistą robotę, jak chodzi o Poznaniaka. A tutaj mamy po prostu taki oto superancki siewnik. W sumie dzisiaj taki trochę zestaw suchego, bo i Trzypek i Saria bardzo fajnie się komponują ze sobą i dają naprawdę spójny klimat tego wszystkiego. Jest trochę porąbane, że tutaj w ogóle rośnie rzepak, nie? Powinien już nie rosnąć. A rośnie. No ale co zrobicie? Gdzieś tam ten season, czy jakiś tam geo może się tam kłócić delikatnie ze sobą. No ale raczej większość jest tak spoko, iż takie posiane jest, wiecie, takie tego typu rzeczy. Nic nie gorzej. Dobra, lecimy oczywiście tam, na koniec pola. Czy ja mam czas na razy 5? Nie mam, oczywiście, że nie mam, bo oczywiście, że zapomniałem, no więc spoko, już przyzwyczaiłem sobie. Spoko. Lecimy pod las, tam sobie zasiejemy i potem pociśniemy sobie na kolejne pole. I tam chyba walnąłby wam już speeda jakiegoś, bo nie mieli to zajdzie w sumie, ale gdzieś coś koło tego, nie? Więc fajnie ukno. W ogóle też dajcie znać, czy na przykład takie dojazdy na pola was interesują, czy lubicie jak ja jeżdżę po tych drogach, czy na przykład nie bardzo. Bo stracimy dużo czasu na takich dojazdach, a nic nie robimy w polu, nie? Więc powiedzcie mi, co tym sądzicie. Jak mówię, też będę chciał niedługo sam sobie pole jakieś kupić. Tam przy tym No ta! Tam są małe pola, może marchewkę byśmy tam zasiali na wiosnę. Kupić jakieś tam mniejsze pole pod lasem. Genialny pomysł. Całkiem. No, tam są takie fajne, malutkie poletka. Więc to by się mogło przydać. Przy okazji, jak mówię, też chciałem sobie jakieś tu pole kupować, coś z tych pól. Może nie takie jak te wielkie, ale to jest tamtych, by móc już sobie, wiecie, po prostu jechać do tego, nie tylko do tego pola, tylko po to jeszcze, nie? Myślę, to było całkiem niezłe. W ogóle wow, jak ten las wygląda, nie? Tam coś się gliczuje, nie mam pojęcia w ogóle dlaczego. Nie wiem, chyba na drzewa na siebie się nakładają. W każdym razie. Wersja Working Progress cały czas, gdzieś tam jak coś widzicie, coś się dzieje, tam jakieś krowy chodzą pod mapą coś. Pamiętajcie, to jest Working Progress i cały czas ta mapa nie jest jeszcze wersją finalną, prawda? Żebyście tam mieli na uwadze, bo szkoda, żebyście myśleli inaczej, że a mapa już jest gotowa, to czego ty jej nie wydajesz, nie? Albo komentarze, wydawaj lepiej Eastern, bo wiesz, już farming 2022 zapasem, a ty dalej Eastern nie wydałeś. Zaraz skończy się czas, nikt nie będzie grał na mapie. Masakra. Dorwał się do klawiatury i piszą głupoty. Znaczy może i nie głupoty, bo może faktycznie tak być. No ale nie wydam wam mapy, która nie jest gotowa, nie? No, nie oszukujmy się, no nie chcę wam takich rzeczy robić, nie? Czy na pewno jest szczężyto? Jest szczężyto, więc spoko. Zobaczymy jak to... W ogóle, czy szczężyto możemy teraz zasiać? To jest właśnie dla mnie ciekawa rzecz. Szczężyto. Okres siewów. Możemy. No i fajnie. O, to są właśnie te trzy pola, które są takie pamiętki, malutkie, możemy sobie te kupić, nie? Więc gdzieś tam sobie to ogarniemy. Dobra, ja sobie tu już wjeżdżam. No, to wiecie, troszkę niedokończone, powiedzmy, jest to po tym, po kultywatorowaniu, ale to tak w sumie zostawiłem specjalnie, bo już drugi raz chciałem się jeździć, więc wiadomo. Okej. Odpalamy. I ruszamy z siewami. Siewami pszenżyta na Eastern przy użyciu Isarii. Jestem mega ciekawy, jak ona sobie będzie radziła właśnie dzisiaj ta Isaria, czy ten siewnik? Ten siewnik, ta Isaria, chyba tak to się powinno mówić. No bo zobaczymy, nie? Fajnie, jak na razie równo sieje, zobaczymy jak będzie to wyglądało podczas zbiorów. Czy będzie, no w sumie nie, podczas klikowania najbardziej. Czy ten wysiew będzie równy i tak dalej, nie? Miejmy nadzieję, że gdzieś tam na pewno ten trzybek troszeczkę... ten siewnik troszeczkę da takiej nowości i będziemy mogli się właśnie fajnie porównać siew rzepaku do siewu właśnie pszenżyta. Troszkę nierówno jeżdżę, no ale co zrobić, no takie pole wyszło trochę śmieszne. Myślę raz przy razie będzie najlepiej jeździć, nie? Są te znaczniki, których dzisiaj nie będę używać z uwagi na to, że no szkoda mi po prostu tego znacznika tu używać, bo jakby nie mam gdzie, nie? Też uważam w sumie, że znaczniki w takich małych siewnikach są raczej troszeczkę bez sensu, nie? Znaczy może nie bez sensu, ale mało się przydają, bo na przykład nie wiem. No zobaczcie, nie? Mam sobie taki znacznik i zobaczcie co się dzieje, nie? Troszeczkę to nie fajnie wygląda. W sensie, no farming jak farming, ale znaczy w ralu jak w ralu, ale farmingu to jest jednak trochę średnie. No i nie będę ukrywał, że raczej nie będę skupiać się na tym, żeby
gdzieś jakoś tam specjalnie grać na tym, co nie? Bo troszeczkę to wygląda no średnio, co by nie mówić, nie? Troszeczkę średnio. No ale fajnie wygląda, ogólnie spoko. I co, może jakąś miniaturkę sobie zaraz strzelimy, bo tu widzę fajne słonko leci od tej strony. Więc taką miniaturkę sobie tutaj strzelić byłoby kozacko, nie? Będzie spoczko, fajne te kurde drzewka takie. Fajnie, podoba mi się, naprawdę. Co to sprawa. Zobaczymy też jak będzie wyglądać jesień, w momencie kiedy będą już liście właściwie opadać. No i nadejdzie zima, nie? Dobra. I lecimy dalej. Lecimy oczywiście non stop. No ale wiecie co? Co jak co? Tutaj będę starał się już wysiać raczej tak dokładnie, więc chyba będziemy musieli jechać na 4 razy. Ale myślę, jakoś też jakoś specjalnie nie odczujecie, co nie? Raczej dla was to będzie takie po prostu, a porobił i tyle, nie? Pytam coś. A to... Ale fajniutki, kurczę. Bardzo dobrze to wyglądało. To właśnie jest to, co mówiłem, że w farmingu trochę to tak nie działa, jak powinno, nie? Że patrzcie, niby tam jest tak, ale to nie do końca jest to, co trzeba. Że ten FPS nie do końca tak działa, jak powinien, jak chodzi o te znaczniki. No i zdanie jakieś swojego nie zmienię specjalnie, bo przy tych dużych siewnikach, okej, to ma jakiś tam sens. O, ale tu są skarpy, ja dupia, się ziemia obsuwa. Jest to, ma jakiś sens, ale przy tych, no takich mniejszych rzeczach trochę to jest średnie. Jak wyjście w ogóle idzie? Już 100 kilo wysialiśmy, no to spoko. Jest spoko, nie wygląda to najgorzej. W sumie na powiedział, że wygląda to zarąbiście, no ale wiadomo. Tak, wybaczcie, troszkę się będę przełączał przez te kamery, bo po prostu chciałbym zobaczyć, jak on pracuje, co by nie było, też takie trochę testy robię, delikatne w boju. Nie znam się na skryptach, więc mogę chociaż ocenić, jak to w ogóle zachowuje się w grze w jakiś sposób, więc staram się jakoś w miarę rzetelnie do tego podejść. Ale co by nie było, i tak będę też w odcinku sporo grać, żeby tam sprawdzić wysokie zakamarki w tej Isarii, więc no wiadomo. Ej, ja chyba sobie walę teraz screenę, wiecie? No, zaraz wrócę po prostu. Dobro, ruszamy dalej. Myślę, że wybieram swój akurat kadr na miniaturkę, żebyście mieli też jakiś fajny podgląd na to, co się będzie na odcinku działo. No i lecimy dalej. Ej, wiecie co? Mam wrażenie, że 3 metry to jest akurat spoko i nawet nie będziemy musieli jechać 4 razy, a tylko 3. Więc super, bo właściwie dużo zaoszczędzamy. Więc tak naprawdę kultywator na 3-metrowy musi być. Ten 2,5 trochę jest spoko, ale... No, będzie chyba wymiany, nie? Będzie wymiany raczej. Nie wiem na co, może jakąś unię, coś takiego się kupi, zobaczymy. Może też podsumować w sumie jakiś agregacik fajny, nie? To gdzieś tam na kolejny sezon się ogarnie. Póki co trochę niepotrzebne, bo jestem już właściwie po wszystkich uprawach ziemi, teraz tylko siewy zostały mi. Opryskiwać mam akurat tego fajnego, nie wiem, czy to jest pilmet, czy co. Ale weź ten żółty, co mam, czy biarski, może nie kojarzę po prostu tej marki jakoś, czy nie kojarzę modelu, żeby móc go dopasować z jakiejś marki. Więc troszeczkę średnio, no ale to mniejsza. No i też mam w przyszłości plan na kolejny siewnik, znaczy siewnik, na kolejny opryskiwacz i tak dalej. I też powiem wam szczerze, że szukałem siewnika na dzisiaj, żeby miał być to niby Amazonka, ale też to miał troszkę potuningować. Ale okazało się, że naprawdę fajnie wyszło, bo Isaria wleciała sobie dzisiaj, więc mogę sobie teraz nie dość przetestować ten siewnik, tutaj wam pokazać coś nowego, coś na czym prawdopodobnie za kilka dni będzie grać, bo z tego co wiem, chyba Suchy wysłał to nam od Huba. Nawet miał streama, na którym tak mówił, także czekamy, trzymam kciuki, oczywiście Suchy, dajesz gianców, ciśnieć ich i żeby to się jakoś fajnie ułożyło, żebyś Isaria po prostu przyjęła, nie? I żeby się spodobało ludziom. Dobra, ja tak, niby tu zasiałem elegancko, ale w ogóle bardzo ładny materiał jest, nie? Zobaczcie. Bardzo ładny materiał jest, fajnie to wygląda, super. Żeby też jakoś się lepiej wysiało, to zrobię poprzeczniaka po prostu, pomimo że go nie muszę robić tutaj. To jednak zrobię, dla pewności, żeby mieć czyste sumienie, że na pewno wyrośnie. No i dobra, i cóż, ciśniemy sobie dalej. 500, no 200 kilo w sumie wysiane, to takie powiedzmy standardy dosyć już... Spoko, jak na takie poletko. Fajnie, też są spoko pola. Można by też kiedyś pokombinować z tymi polami, nie? Porobić jakieś fajne. No ale jak jest dużo pól, to też wiadomo, że ja mogę kupić wszystkie pola, ale co z tego? No kurde, jak na odcinkach nie będzie kiedy tego brabiać, nie? Jak chcę wam robić jakieś odcinki, to raczej nie tak, że 4 odcinki z tego samego, to każdy 4 odcinki z czegoś innego. Dużo robię po odcinkach, też gram. No i to w sumie spoko, mogę sobie jakoś tam potestować, nie?
chociaż brakuje, powiem szczerze, że brakuje mi takiego save'a, na którym mógłbym sobie pograć na Eastern. Tak typowo, wiecie, od zera, nie? 30 mieć tylko i jakieś graty. Powiedzmy 50 tysięcy na start, jedno pole i jedzie, i jechać, co nie? To byłoby fajne, to byłby spoko, tak? Odrastanie od zera na jakimś tam, nie wiem, trudnym poziomie, żeby się dorabiać faktycznie tych dużych pieniędzy od zera, nie? Tak trochę realnie pograć. No, ale wiadomo, nie zawsze ktoś tam też to się na to ma czas. A wam zazdroszę tego, że ten czas macie, nie? W sensie pewnie większości z was, bo są też ludzie, którzy tam w farmingach grają rekreacyjnie, ale na przykład bardzo to zazdrościłem swoim kolegom, którzy to właśnie grali farminga i zawsze mieli czas na, wiecie, na pogranie sobie. Tam oni mają po kilkaset godzin w save'ie, nie? Ja nie potrafię 100 dobić, bo oczywiście seria się kończy się save i tak dalej, nie? No trochę słabo, ale takie uroki YouTube'owania, nie? Trochę. Ale... trzeba żyć! Żyć trzeba umieć. No. Więc jakoś tak to sobie leci. A co tutaj? Jakaś ta rośnie? Koniczyna? Chyba tak. Chyba koniczyna rośnie. To tak powoli jadę, żeby... tutaj staram się powoli, żeby nie rozwalić tego siewnika przy okazji. Okej. Okay. Tu jest rzepa dosiany, dobrze. A my jedziemy oczywiście dalej, na tamto kolejne poletko, które ostatnio omijaliśmy. W ogóle czy ja tam pobronowałem? Dobrze. Jezus, już się na chwilowo zesrałem. Nie mówię, ty nie. Jadę na pole gdzieś zorany, nie? Ale nie, tam byłem bronowany faktycznie. Potem przypomniałem sobie, jak koło słupa kręciłem bronami, tam prawie połamałem brony, nie? No ale to mniejsza. Fajnie, że tegoś tam leci. Jak widzicie, też chodzi o pieniądze. Mamy 69 tysięcy, więc troszkę ten stan nam się jakby tutaj zmienia cały czas. No i nie ukrywam, że chciałbym gdzieś tam w kolejnym odcinku jeszcze sobie jakieś kolejne krówki dokupić. Po prostu dokupić. Dlatego, że... nagrywa to się? Nagrywa, dobrze. Dlatego, że im więcej krówek będę miał na wiosnę, tym lepiej, nie? Więc do tej jesieni chcę kupić dużo krówek. Mam dużo słomy, mam dużo lucerny. Marchewki też mam sporo, nie? Marchwi właściwie, czy marchewki? Jeden kij, wiadomo o co chodzi. I nie chciałem tego jakoś tam gdzieś zmarnować, nie? Okej, okay. Teraz tak, muszę trochę wziąć większy łuk. Też piszecie mi, że tutaj powinna być trawa, raj, dodaj trawę, bo tak pusto wygląda. Trawa jest tylko w nowej wersji mapy, po prostu tutaj gram na starej, a jak aktualizujesz wersję, no to raczej się nic nie dodaje, jak chodzi o uprawy, nie? Jest trochę słabo. Dobra. Sprawdzę sobie na pewno jeszcze. Okej. Okay. Więc powoli wjeżdżamy sobie. Opuszczamy. I lecimy z siewami na tym polu. To takie fajne pole, tylko kwadratowe. Tu raczej bym kukurydzę jakieś tam nie robił, bo to wiadomo, że no trochę mało miejsca jest, nie? Trochę mało. To pole jest fajne obok. Ja bym chciał to pole połączyć z tym w przyszłości kiedyś. Ale to wiecie, większe maszyny i tak dalej. Już jakieś tam się dorobimy, powiedzmy jakiegoś pierwszego Fenda czy coś. Bo chcę troszkę pójść w takie... może nie nowsze maszyny, ale większe, nie? Może taką, może nie, Fenda może za dużo. A jakąś taką 16 dokupić. Tylko to nie teraz, nie? 16 to jest spory sprzęt, który powiedzmy zabrałby mi dużo pieniędzy i wiecie, jakby włożenie w nią dużo pieniędzy troszkę będzie wymagało, więc też tam dopiero to będzie tam któryś sezon z kolei, ale mam dużo pomysłów właśnie na jakieś fajne maszynki. Może niektórzy powiedzą się, powtarzały się w innych seriach czy coś. Może i tak, może się będą powtarzały, ale chciałem po prostu sobie tak fajnie zagrać, nie? Żeby wiecie, wszystkiego spróbować, nie? No i też pytacie, czy będzie Zetor jakiejś przyszłości. No nie ukrywam, że jestem wielkim fanem Zetorów i ja na pewno jakiś Zetor się pojawi, oczywiście. Tylko wiecie, czy to będzie Forterra, Proxima, czy jakiś Majorek, to raczej nie prędko bym liczył. Czy jakieś 7.2, 7.4, czy 7.5, nie? 7.2, 4, 7, 5, i 7.7, 4.5, to raczej wątpię. Raczej coś tak było na realnym głosie, może coś w tym stylu pójdę, ale to wiecie. Zobaczymy sobie jeszcze spokojnie później, bo póki co, no trzypek daje radę. I trzeba jakiś czas sobie sporo pobędzie u nas, nie? Myślę, że zrobimy coś na tej zasadzie, że jak kupię drugi ciągnik, ktoś taki inny trochę, to chciałem go troszkę, żeby był mocniejszy, nie? Mniej więcej porównywalny do Belarusa, że miał takie dwa duże ciągniki i trzypek, który będzie taki typowo oborowy. Przywieźć coś na wozie, coś tam ogarnąć, tam gdzieś coś zrobić. Tak i tam głupoty, nie? Rozumiecie, jak to działa. Więc na razie nic o tym nie będę mówić, ale gdzieś to się w przyszłości tam ogarnie, co nie? Dobra. No i ruszamy sobie.
Nie, fajnie, fajnie, naprawdę spoko tu idzie, ten 7 też do miarę spoko. Się raz przerazi, wiadomo, jakbym tam miał iść dookoła. To trochę słabo, nie? Też odcinek ma 27 minut, nie wiem czy też z tego timelapse jakoś nie strzelić. Może bym jakiś timelapse strzelił w sumie. Tak jak nasiona. Nasiona są w sumie spoko. A jak mi się skończą, to trochę też byłoby lipa. No nic. Najpierw sobie dzisiaj posiem, bo szybko to w miarę idzie, to się, te 7 tutaj. Więc też nie będę tego już specjalnie wam no trzymał tego materiału, tylko postaram się w miarę to szybciutko zasiać. Ale też oczywiście też w miarę realistycznie, żeby nie było, że jeżdżę w pole jakaś ćma. A póki co tak jest. Okej. No ważne, żeby po prostu było zasiane, nie? W jakiś tam sposób i żeby to się przyjęło, bo w sumie pierwszy raz sieje tak naprawdę do taką uprawę na sezonie. I nie wiem, czy ona się sprawdzi, nie? Na ponoć to jest ponoć przężyto. No dzisiaj ma idealne warunki do siania, zaraz dokładnie pokażę jeszcze. A nie tutaj. Proszę. Trzeba siać przężyto. Tutaj mam przężyto. W 5 stopniach, nie? No, jak chodzi o stopnie Celsjusza, to dzisiaj mamy grubo ponad tyle, bo jest 3 stopnie. Ty. Ale temperatura gleby jest 9. To chyba spoko, nie? Jak jest temperatura gleby na 9? Ludzie, napiszcie w komentarzu, czy to mi wykiełkuje. Jak jest temperatura 9, a stopni jest 3. Ale też jest to w sumie 10.55, więc tak naprawdę tak naprawdę jest to czas, w którym może do 5, jeszcze 2 stopnie skoczy do 12, czy tam do 15, nie? Może będzie. Mogę coś na kalendarzu zobaczyć? Czekajcie. Kalendarz. Na pogodę dzisiaj. Gdzie jest dzisiaj? Maksymalna temperatura 13. Dobrze. Jest 6 tutaj tego. Dobrze, jest ok. Upady minimalne, prędkość wiatru, no, że taka spoko. Dobra. Urośnie, dobra. Jak dzisiaj będzie tak, to spoko. No to jest oczywiście prognoza, nie wiadomo jak będzie, no ale obstawiam, że coś może skoczy. Zobaczymy. Tylko właśnie, co zależy od temperatury siewu? Teraz, w tym momencie, czy raczej tak ogólnie chodzi o dzień? Dajcie znać. Jestem ciekawy. Ale raczej powinno to rosnąć, nie? No wiecie tam, jak te 2 stopnie czy coś, chyba że to jest taka temperatura graniczna, nie? Że już tego nie przekracza, bo już nawet na bank się nie urośnie. Że przy 5 być może, a tak to w ogóle. No fajnie, żeby to urosło jednak, co by nie było. Fajnie, żeby to urosło faktycznie. No ale dobrze. Mniejsza o to. Cisnąć trzeba, a nie gadać o jakichś temperaturach. Bo się temperatury zaraz skończą, a my tu co? Pole samo się nie skończy. No i co? Połowa pola właściwie zrobiona. Samo, nie wiem, 12 minut trwały chyba dojazd na pole i przyjazd z nowymi zrządkami. Więc całkiem. Na koniec w ogóle mam taką fajną petardę przygotowaną dla was, ale to wam pokażę, powiem wam później. Na odcinku też. Ej, troszkę łapie, co nie? Patrzcie. Łapie troszeczkę za nisko ten siewnik. Ten siewnik jest podniesiony, to on jeszcze sieje. Trochę to jest słabo. Tak to działa, no ale trudno. Zgłoszę to komu trzeba. Przynajmniej donoszę i tak dalej, wiecie. No, pół pola walnięte, więc cacy. Cacy. Tak sobie właśnie jadę i tak sobie patrzę, że obok rośnie kukurydza, która w końcu uzyskała nową teksturę siewu, więc fajnie, bo będziemy mogli sobie jak będziemy siać kukurydzę, faktycznie będziemy siać kukurydzę, a nie po prostu jakiś jak zwykły plon, więc dobrze, to jest w końcu rozgraniczone. I kurczę, te giancy chyba naprawdę słuchają, co się mówi, nie? Się naprawdę jest tak, że gdzieś tam widzimy jakąś spekulację, tam ludzie zaczynają o tym gadać i to potem idzie w eter, nie? Też nie mówię, że sobie przypisuję to sobie, bo wiadomo, że gdzieś tam jak gadamy na streamie czy coś, no to sobie gadamy tak na luzaku raczej i wątpię, żeby ktokolwiek z giantów na to zwracał uwagę. Ale mimo to, jeżeli sami to zauważyli, to super. Jeżeli oglądają, powiedzmy tam, ludzi, którzy coś tam do farminga robią, to dla mnie jeszcze lepiej, nie? Bo śledzą community i patrzą, co się dzieje, co jest potrzebne, reagują na te zapotrzebowania na rynku, no i mają szansę w jakiś tam sposób realnie gdzieś tam zyskać w tych oczach naszych, nie? Więc to super sprawa. Chociaż w sumie czekajcie, mamy nawet przez polskiego ambasadora tam u nich, który jest takim troszeczkę, wiecie, taką osobą, która tam dużo może zmienić, co nie? Więc mam nadzieję, że nasz polski ambasador tam palce mieszał przy wielu zmianach i że nie zawiedzie nas, nie? Że tam dobrze i godnie będzie
reprezentował i że w końcu coś fajnego do farminga dojdzie. Raczej jak mówię, na nową rewolucję bym jakoś nie liczył. Będzie to po prostu zwykły, jak zwykle update poprzedniej wersji, czyli na przykład 19. No ale ten update, co by nie było, i tak wszyscy kupią i tak każdy będzie za nim grał, więc wiadomo jak to działa. Dobra. Fajnie, szybko to idzie. Kurczę, myślałem, że będziemy tu wolniej z tym się, będziemy więcej sobie guzdrać, a to fajnie na przykład sobie pojeździć i coś posprawdzać, nie? Znaczy posprawdzać siewnik i posiedź sobie na polu. Jak tam siewy, uprawy? 330 kilo, więc w sumie połowa siewnika poszła. To nic, nawet całkiem nieźle. Więc co, może sobie zrobię teraz tak. Okej. Obsiejemy dookoła. Świetnie to musi wyglądać, nie? No ale nic, w sumie spoko na miarę, tak już realnie, nie? I tak jeszcze walę poprzeczniaka pewnie na końcu tam, bo teraz w sumie będziemy robić hasanie przejazd. Tak, walniemy tam hasanie przejazd, zrobimy poprzeczniaka, potem jak będziemy wracać, to walniemy sobie już kolejny raz tutaj i zajedziemy od razu tam i na gospo. Fajnie. Spoko, spoko opcja. Dobra, już sobie zawijam. Niech się tylko Isaria podniesie. Ale bardzo fajnie, kurczę, mega jaram się tym siewnikiem, bo... No, konkurencja, mamy wybór, nie? Wiecie, konkurencje nie są dobre dla twórców, ale dobre dla konsumentów, bo możemy sobie wybierać, nie? Znaczy, dla twórców nie są dobre, są też dobre, bo można się też wiele nauczyć od innych, albo jak ktoś nie ma dobrych relacji, to super, stary, dajesz radę. Ale wiadomo też, niektórzy podchodzą do tego, tej sprawy strasznie tak, że o Jezu, zarąbał mi tam coś, nie? Znaczy, w sumie zarąbał. Ciężko tak stwierdzić, nie? No ale... No co by nie było, inspiracje na polskim, w polskim modningu są wyczuwalne, nie? Raczej nie ma czegoś takiego, że każdy tam ciśnie tam po swojemu od początku, tylko zawsze najpierw się edytuje czyjeś modę, potem się zaczyna robić coś swojego, nie? Więc ten modding też tak już tam dojrzewa sobie powoli. Dobra. I fajniuchno, fajnie, fajnie, tu młodzieżowo idzie. Co, teraz zawika koło drzewa. Dobra. Siewnikiem jest tyle szczęścia, że jak posiejemy tak, to tak urośnie i tyle, nie? Nie ma jakiego znaczenia, czy to posiejemy prosto, czy krzywo, nie? No trzeba pisać prosto, co by nie było. Ale jakieś krzywo też da radę, nie? No, więc spoko, to też opcja. Fajnie, fajnie. To w ogóle taki przesmyk jest na ten, na linię. Dobra, mamy sobie teraz zawika. Zawika, siu. Dobra. Taki tam cringe'owy żarcik. I cóż, fajnie, że udało mi się dać te dwa pola. Bardzo się cieszę. Ja teraz w sumie co? Ładuję się z tym siewnikiem i pewnie będę ruszał powoli na kolejne pole, w którym to będę siał jęczmień, nie? Tamto pole na górze, co robiliśmy ostatnio. No i też dajcie znać, czy jakieś nawozy mam sypać tutaj na zimę. Bo nie mam pojęcia, jak to działa na sezonie, czy to ma jakiś wpływ realnie. Bo ja raczej, jak chodzi o sezon, czy o nawozy, to ruszyłbym tak na wiosnę z tym. Wiecie, jakieś tam dawki pierwsze i tak dalej, żeby trochę to tak w jakiś fajny sposób porobić, nie? I też nie w big bagi, tylko normalnie worki, 50 tam kupić i sobie ręcznie budować, nie? Więc wiecie, podjechać sobie coś fajnego porobić. Big bagi tam kiedyś będą, nie? Wiadomo. Mogłem sobie tamtędy pojechać, nie? Ale trudno. Kiedyś wam pokażę tamto miejsce. Jak na razie pojedziemy sobie po prostu tak. Co tak dzisiaj daleko grałem? Jak nigdy. Nie, to tak jest daleko, dobra. To jest tak jeszcze spoko. Nic nie jedzie? Co elegancko. Cała szosa dla siebie. Jak kurwa świata, nie? Normalnie. O, powiem szczerze, że... Jak się tak trochę... Chyba mi to pada jakaś starość, bo jak się patrzę tak na monitor przez jakiś dłuższy czas, to potem mnie oczy tak bolą. Ale nie tak, że bolą, że mnie pieką czy coś, tylko tak po prostu tak muszę chwilę... O. Wiecie, się zdecydować i dopiero znowu działa, nie? Trochę dziwne, ale tak jest, nie? Kurczę, Isaria upierdzielona, ale dobrze. Dobra robota się zrobiona. Zobaczymy też, jaki to będzie miał wpływ realnie na... Fajnie, że to się giba, nie? Jaki to będzie miał realnie wpływ na... Na siewy nasze. Myślałem, że paliwo skończyło, nie? Ale jak patrzę, że jeszcze jest, więc spoko, dobrze. Mamy tego farta, jeszcze paliwo jest. No i dobra. Wjeżdżamy na gospo. Zwrócam kierunek na prawo. Dzień dobry. Co tutaj chodzi? A! Nie mówię dzień dobry, bo zaraz będzie roleplay robisz, ty cringe'u jeden.
Radle jest rany, kurde. Chcę się dopróć. Dobra. Zaraz stanę sobie tak. O! Cześć piesek, cześć, już, chodź. Chodź tutaj. Pożegna się widzami, o! Na takim tle się pożegnam z wami, z moim piesem. Więc słuchajcie, Liska. Dzięki za uwagę, super, że byliście w tym odcinku. Zapraszam was na kolejne. I mam nadzieję, że wam się to spodobało. Jeśli tak, łapeczka w górę, oczywiście, subskrypcja, followek. No i hashtag Isaria dla suchego. A ja się tam żegnam do kolejnych odcinków. Trzymajcie się. No i cześć. Pozdro.